już powracamy do naszej szalenie miłej rozmowy. Dzisiaj mówię miłej, ponieważ też jest piątek i zaczyna się majówka, dlatego to jest powód już do radości od razu. Zgodzi się pan chyba ze mną? No, ja cały czas jestem radosny. Na majówce. Czy poniedziałek, wtorek, środa, tak, to też. Staram się przynajmniej. Tutaj taka prośba od naszego operatora. Przed chwilą rozmawialiśmy, żebyśmy troszeczkę jeszcze porozmawiali o zmiennikach. Ja mam nie takie, o poezji. Nie o poezji, o poezji za moment, o tym też pamiętam. Ale mam takie pytanie, czym różni się serial, ten dzisiejszy, nowoczesny, możemy porównać, nie wiem, czy do Na Wspólnej, od zmienników. Jak różni się praca właśnie w serialu, ta w latach 80. do dnia dzisiejszego? No, przede wszystkim Na Wspólnej trwa już przeszło 10 lat, a serial Zmiennicy był kręcony, nie wiem, rok, może nie cały nawet i że miał już w swoim scenariuszu początek i koniec. A tutaj początek jest tak zwana Biblia, a końca nie widać. Końca nie widać. I no niech jeszcze nie będzie widać następne 10 lat. No właśnie, ale to jest ciekawe, bo o tym mówią chyba wszyscy aktorzy Na Wspólnej, że bardzo dobrze, że to się tak fajnie kręci, to już jest taka druga rodzina i końca właśnie... Z rodziną to bym nie przesadzał, ale że jest bardzo przyjemnie, jest niezwykła atmosfera taka, nikt sobie, każdy zna swoje miejsce. Fantastyczne jest, że pracują młodzi ludzie przy tym, nie stare takie repy filmowe, tylko młodzi ludzie, którzy się uczą. To jest ogromna szkoła dla reżyserów, dla operatorów. Przyjemnie widzieć chłopaka, który 10 lat temu nosił kable, a teraz stoi za kamerą. Bo chciał. Także to jest piękne. Ile jest osób z obsady, którzy faktycznie są z tym serialem od początku, od pierwszego odcinka do dzisiaj? Nie umiem powiedzieć, nigdy nie liczyłem, ale jest właśnie taki trzon, do którego ja mam zaszczyt należeć też. I to jest właśnie Bożena Dykiel, to jest Tomek Szymczany, to jest Renatka Dancewicz, to jest Grażyna, czy była Grażyna Wolczak. Nie wiem, to się coś tam mogło zmienić troszeczkę, ale młodzież wyrosła, no to teraz... To było zapisane, że my mamy takiego syna, który od nas uciekł, mając 18 czy 20 lat, nie wiem dlaczego uciekł. I to się zdaje się wyjaśnia w tej chwili, czy wczoraj się wyjaśniało. I on przyprowadził ze sobą znowu tam 9, 12 i 18 lat. Także znowu ta młodzież wyrosła, jedna, a teraz już jest następna. A tam te nasze dzieci, wnuki dorastają, także już mają kwestie czasami. To jest fantastyczne obserwować, tam, moje uszanowanie, jak oni się rozwijają, jak oni się czują. Jeden się w tym czuje lepiej, polubi to. Zresztą to od razu widać, to przychodzi asystentka do charakteryzacji. Dziewczyna, która się uczy w szkole, tam make-upu to się teraz nazywa. Tak jest. Tak, przychodzi i ona cię dotyka i już się wie, czy to będzie ktoś, kto się z tym zwiąże, z zawodem, czy tylko o tak, tam coś szuka, próbuje i tak dalej. To od razu widać. A czy aktorzy wiedzieli już od początku, od tego pierwszego odcinka, że całe 10 lat przed nimi? Czy nikt się absolutnie tego nie spodziewał? To będzie jeden sezon, zamykamy sprawę. Nie wiem, może dyrektor Miszczak czuł to nosem, ale... Dobra inwestycja, ale... Dobra inwestycja, tak. Tak. No, on ma powód, myślę, do radości, bo to rzeczywiście 10 lat w prime time i tak dalej, tam to nazywają lokomotywą, ale nigdy nic nie wiadomo, kiedy to się znudzi, kiedy to łaska pańska na łysym koniu jeździ. A serialowa rodzina? Jak to wygląda? Czy to są faktycznie takie rodzinne korzenie, czy państwo Nie, to spotykają? Są zawodowi aktorzy, którzy naprawdę mają swoje rodziny fantastyczne, mniej fantastyczne, ale nie mówi się o kłopotach. Zresztą wydaje mi się, że chyba z tych naszych aktorów to chyba najmniej jest w tych pismach kolorowych, mam wrażenie. Że i skandali, czy jakieś, to, co się dobrze sprzedaje. Także, że naprawdę mamy ciekawe, udane swoje życie. Ja w tej chwili już mam tego życia więcej w Poznaniu, dlatego pewnie tu jestem. Ale no, cały czas Warszawa, no tam się zostaje ministrem kultury, prawda? No właśnie. A z tego już blisko do poezji. Do poezji. Ja chciałem pani powiedzieć, że gdybym startował do czegoś, tam, żeby mnie wybrano i tak dalej, to moim hasłem wyborczym byłaby tylko poezja może uratować świat. Jeżeli pani zobaczy taki transparent na kaponierze, tylko poezja może uratować świat, to znaczy, że Hryniewicz startuje. W
takim razie pani Joanna Przygońska namówiła na pewno do tego, żeby uczestniczyć w festiwalu Poznań Poetów. No właśnie byłem zachwycony tym, co usłyszałem, bo że coś się dzieje, że coś takiego się dzieje. Ja wiem, że to jest nisza nisz, ale trzeba jednak iść troszeczkę w górę, troszkę podnosić, odrywać się od bruku, włączać w życie taki pierwiastek meta. Nie wiem, czy to coś znaczy. A proszę mi powiedzieć, ponieważ tutaj mówiliśmy dużo o Poznaniu, mówiliśmy troszeczkę o Warszawie, a ja wiem, że pochodzi pan z Dolnego Śląska, tak? Zgodzi się ze mną. I teraz pytanie, dlaczego ten Poznań jest tak bardzo bliski? Wie pani, czy to może Poznań, Warszawa, Dolny Śląsk? Ja lubię taką odpowiedź Konrada Swinarskiego. Był taki reżyser, który niestety zginął w samolocie, żeby w wypadku samolotowym pod Damaszkiem. Który w wywiadzie się go zapytano kiedyś, gdzie się pan najlepiej czuje, bo on tak Kraków, Warszawa, Berlin, nie wiem, kosmopolita, obywatel świata, wszędzie, okej. I on napisał w samolocie, odpowiedź była w samolocie. No ten samolot go zabił, ale ja naprawdę też się czuję w samolocie i dość dobrze i właściwie... Poznań czyli jest tak samo przypadkiem jak Dolny Śląsk. Ja nawet taką wizytówkę mam, Mieczysław Hryniewicz podróży. En voyage, tak dla snobów. Także, że Dolny Śląsk przecież też był przypadkiem. Poznań, potem matura 69 rok, szkoła podstawowa w Bojanowie i tak dalej. Ten tabor cały czas jedzie. Teraz się zatrzymał w Poznaniu, bo ja już mam trochę lat i dobrze byłoby się jeszcze nacieszyć czymś swoim i stworzyć. To jest taka heroiczna próba stworzenia takiego prawdziwego domu rodzinnego. Nie wiem, znowu dla snobów, maison familiale. No widzę, po francusku teraz za chwilę będziemy mogli rozmawiać. To jest troszeczkę, Francja to jest moja miłość. Ja zresztą nie mówię dobrze po francusku, porozumiewam się, tylko żona moja, Ewa Strebejko, mówi fantastycznie, córka. Natomiast chciałbym, żeby ten dom był takim domem rodzinnym. A czy będzie, to przepraszam, to już nie będzie ode mnie zależało. To będzie prawdziwy azyl w Poznaniu. A za co najbardziej kocha pan Poznań? Za maturę. Za to, że 3 lata tutaj chodziłem do szkoły zawodowej, że rodzice zamiast zostawić nas tutaj gdzieś tam na stacjach, w internatach czy gdzieś, przyjechali za nami i teraz mają swoją działkę na Miłostowie. To też troszeczkę do nich przyjechałem. Tu mam siostrę i za to kocham Poznań. Poznań kocham za Milana Kwiatkowskiego, którego poznałem w szkole, w technikum budowlanym, który był potem wybitnym moim zdaniem kierownikiem literackim Teatru Nowego. I ten teatr miał jakąś linię repertuarową zaplanowaną, co coś sobą reprezentował i tak dalej, i tak dalej. To za to też kocham Poznań. A w których miejscach w Poznaniu można pana spotkać? Czy ma pan jakieś ulubione miejsca, na przykład Starówka? Właściwie wszystkie. Ja mieszkałem na Dębcu, bardzo lubiłem Dębiec. Mieszkałem na Jeżycach. Też pięknie mieszkałem, teraz mieszkam też bardzo pięknie, ale oczywiście jak przychodzę do centrum, a często przychodzę, bo tutaj jest życie. Dziś jest piątek wieczorem, niesamowite to jest. To jest piękne, no właśnie. A jeszcze, żeby było zabawnie, przez lata mieliśmy taką, korzystaliśmy z uprzejmości przyjaciela naszego i mieliśmy taką malutki apartament tutaj koło Pałacu Działyńskich. Było niesamowite zupełnie. Troszeczkę wspomnieliśmy o teatrze. Teatr Polski u nas w Poznaniu. Czy ma pan swój ulubiony teatr, do którego który często pan odwiedza? Ja zawdzięczam Poznaniowi i to kocham za to Poznań między innymi, że byłem w Teatrze Polskim i spełniłem swoje marzenie, jedno z teatralnych, czyli zagrałem z Ganarella w Don Juanie w 98 roku. W 1998 roku. W 2000 dyrektor, który mi to zaproponował, wyleciał w taki sposób, że ja się nie mogłem z tym pogodzić. I zresztą Poznań się fatalnie żegna z dyrektorami.
Ja teraz mam przykład pana dyrektora Kustusika, to też jest takie moje pokolenie. Naprawdę, czy po 20 paru latach nie można dać kwiaty, order, wypić koniaczek, kawę, podziękować za pracę, tylko robić jakieś konkursy, jakieś, które oczywiście też są wszystkie na ogół wrzucaniem pieniędzy.